Witajcie, myszki z tej strony Travel, w pierwszym odcinku z Hardzone 4 na audycji Kaiser Redux jako Królestwo Rumunii. Tak, była to jedna z takich dosyć losowych propozycji napisana przez jednego z widzów, dlatego że napisał, żebym zagrał Rumunią albo jakimś tam innym państwem, już nie pamiętam, które to było państwo. I ja tak sobie na to spojrzałem i takie, czekaj, w sumie grałem kiedyś z Serbią, ale nie nagrałem z tego serii, po prostu grałem. A Rumunią to ani na Kaiserreichu, ani na Kaiserreduxie nigdy nie grałem. I się tak zastanawiałem, czy w ogóle jest jakaś ścieżka jakaś taka ogólnie do Rumunii. Po czym się tak popatrzyłem tutaj takie, no nie no, oprócz tutaj wyborów takich, że tutaj ten Michał, albo tutaj, że Karol w ogóle władzę przejmuje, to tak w sumie nie ma zbytnio jakichś innych ścieżek, ale takie, no ale nigdy nie grałem w Rumunii. I takie, no dobra, no to zrobię sobie serię z Rumunii, a zobaczymy jak to pójdzie. W takim razie jestem i robię serię z Rumunii. Dobra, w takim razie może kilka takich faktów, co się wydarzyło w tym uniwersum. Więc tak, jeżeli kojarzycie jak to wyglądało w prawdziwym życiu, Rumunia no zaatakowała Austriaków, ponieważ chciała odzyskać swoje terytorium, ale też nie była najbardziej rozwiniętym krajem. Była to w sumie rodzaj takiego, że o, zaatakujcie, dobra, zaatakujemy. No i trochę słabo im poszło. Ale później po tych wszystkich przegraniach Austrii w normalnym życiu, to oni odzyskali terytorium. Tutaj oczywiście jest inaczej, ponieważ Austria pozostała w miarę tak jak była, a Rumunia no niestety potraciła rzeczy, na szczęście tutaj zostały jej terytoria, no ale niestety aż tak dobrze jej nie poszło. Oczywiście mamy tutaj swoje mniejszości w różnych miejscach, no i jeżeli ktoś nigdy nie widział gry z Hoja na Kaiserreichu lub Kaiserreduxie, główną naszą pierwszą rzeczą będzie zaatakowanie Bułgarii. Tak, Bułgaria to jest nasz pierwszy kierunek, więc możemy oczywiście tutaj wykorzystać to, żebyśmy tutaj rozpoczęli przygotowania do tego, tylko że tutaj to jest bardziej przygotowania do wojny z Transylwanią, co jak sami mogliście zauważyć należy do Węgrów. Więc najpierw będziemy oczywiście zajmiemy się przygotowaniami do wojny z Bułgarami, co szukam. Oczywiście na Kaiserreichu trochę bardziej gra opiera się już na takiej, no dosyć jednej ścieżce, więc Kaiserredux to jest bardziej takie trochę bardziej swobodne. Więc oczywiście Serbia będzie główną tą siłą, która będzie się tutaj zajmowała tym. Póki co no nic nie możemy zbytnio robić, musimy tylko się skupiać na to, co oni będą mogli zrobić, więc oczywiście możemy to zacząć robić, ale nie sądzę, żeby to było aż takie ważne. Więc tak, więc naszą decyzją będzie po prostu szykowanie wojska, a później próba jak najszybszego naprawienia swojego kraju, ponieważ wiadomo, że coś uderzy nas. Ale jeżeli macie własną propozycję serii i ostatnio bardzo dużo osób napisało, co bardzo się z tego cieszę, bo propozycje są bardzo ciekawe i na pewno już będę mieć dosyć długą kolejkę, ale jeżeli chcecie już dojść do tej kolejki i nie czekać aż tak długo, bo możliwe, że za 2-3 tygodnie dopiero z tych komentarzy tutaj coś nagram, więc jak najszybciej piszcie, też będę zwracać kto na jak najszybciej napisał. Więc warto jak najszybciej coś napisać. Oczywiście szybkie zasady. Jeżeli napiszecie serię, która jest dosyć stara, na nawet może działającym modzie, to jest duże prawdopodobieństwo, że może być trochę zepsuta, więc też tak pamiętajcie o tym, że nie każdą serię będę mógł nagrywać. Oraz jeżeli piszecie serię z The New Order, to ona spada na koniec kolejki, dlatego że to nie jest mój ulubiony mod. Dobra, możemy zaczynać. Więc tutaj oczywiście krótka historia, no to takie trochę jakby co się w ogóle w polityce stało, ale tak naprawdę w polityce to tak
jedyne co to legioniści doszli do władzy. Tutaj jest włączenie mechanizmów tutaj tych balansu sił. Tutaj mamy coś takiego i możemy wybrać sobie no, osobę, z którą będziemy. Tutaj jest coś takiego, że jeżeli wybierzemy, to oczywiście wiadomo, że tutaj będziemy mieli tutaj w głównej mierze. Ja nie chcę pójść z królem, dlatego że wydaje mi się, że to nie jest aż takie ważne, żeby pójść z królem. Możemy zobaczyć, co dadzą nam legioniści, bo legioniści to tacy radykałowie i mogą... Możemy później mieć jakieś ciekawe rzeczy na świecie. Chociaż też możemy być samotni i zostać zaatakowani przez Rosjan. Więc no niestety nie mamy tutaj żadnych czerwonych. Więc wydaje mi się, że pójdziemy z legionistami. I dostaliśmy jakieś decyzje. Możemy tutaj rozpocząć. Tylko jest pytanie. Legionary Corps Radical Wing. No, tutaj, jak sami widzicie, jest dużo rzeczy. Możemy dostać manpower, możemy factory output, co mi się podoba. I coś do wojska, co wydaje mi się, że do wojska nie jest aż takie nam potrzebne teraz. Factory output na pewno by się przydało. I manpower też możemy sobie... O, construction speed. To też jest fajne, że żeby teraz dostać. Okej. W takim razie tutaj będziemy brać Forcing the King's Hand. W głównej mierze to jest coś takiego, że chyba od razu przyjmujemy władzę. A możemy. Dlaczego nie? Już mamy gościa przy władzy. Mamy 100%. Okej, musimy na pewno dokończyć tą reformę. No to będzie jedna z rzeczy, którą będziemy chcieli zrobić. Czy chcemy po... To nie jest aż takie ważne, że powiem. Dobra. Będziemy oczywiście na bieżąco się patrzyli, co to jest. Okej, okay, czyli w skrócie pozbyliśmy się Karola. Karol uciekł i teraz Nikolaj I przejmuje władzę. O, i ogólnie przejęliśmy totalną kontrolę. Kim jest Nikolaj I? Nie kojarzę ciebie. Kondukator. Okej, okay. Nie kojarzę totalnie, kim on jest. Dobra. No ale to jest taka szybka zmiana. W głównej mierze po prostu pozbyliśmy się króla i tyle. To i tak wiadomo, że tutaj byśmy byli, ale widzę, że Nikolaj I jest jednym z tych, których możemy sobie tutaj pociągnąć. Okej, okay. Dziękujemy za wiadomości, że dwa razy przejęliśmy całkowitą władzę. Ale póki co, no na razie nic nie możemy zrobić. Musimy zdobyć ten jeden region, ten. Ale wiecie, to trochę może zająć. No, okej, okay, tego nie musimy. Co to w ogóle nam da? Weekly stability zwiększy nam. To jest nawet ciekawe. No ale oczywiście... no, skończyły się dobre czasy. Wiecie co, może to zrobię, bo co to jest? Will spend control of political influence. Wiecie co, ja to zrobię, bo weekly stability dla mnie to jest jedno z tych rzeczy, które na pewno chciałbym mieć o wiele większe. I to jak w najbliższym czasie. A, w takim razie niech się tutaj powoli zwiększa. There are always radical punish those responsible. Okej. Okay. Dobra. Będę miły. I ukażę tych, którzy zaatakowali synagogi. Tak. Jestem tym miłym radykałem. dobra, czy coś tutaj w ogóle... Bo to jest coś takiego, że powoli będziemy tutaj wszystko to robić i w ogóle... Mamy dwa do wyboru. Możemy kontynuować reformę albo pójść na kompromis. Wydaje mi się, że chyba będziemy kontynuować reformę. Remove rights i montania. Enough nationalize. Mm.
Dobra, zapłacimy. Aha, i teraz mamy sankcje, które... No, trochę nam... A my zapłaciliśmy wam. Okej, co tutaj jest? No nie, no. Dobra, prawo musi być przestrzegane. Będziemy tymi normalnymi ludźmi, którzy po prostu będą robić normalne rzeczy, a nie będziemy wykorzystywać tłum do swoich celów. Ostatnio na studiach mam jeden taki wykład, co prowadzący bardzo swobodnie go prowadzi. Mieliśmy i to nie są studia historyczne, ale przeszliśmy do Niemiec, do wyborów właśnie w Niemczech, kiedy doszedł Hitler do władzy. I było takie pytanie, czy gdybyś wtedy żył, to czy byś zagłosował na Hitlera? I to jest śmieszne, że oprócz jednej osoby, nie cała grupa, ale trzy, które się inne wypowiadały, trzy inne osoby odpowiedziały, że tak, zagłosowaliby. No, od razu mówię, byłem w tej grupie z trzema osobami. No niestety, ale kiedy się gdyba, co by się zrobiło wtedy, to często jest coś takiego, że no, te najprostsze odpowiedzi, no niestety są prawdziwe, czyli związane z tym, że właśnie Hitler wtedy miał duże poparcie wśród społeczeństwa. No i trudno się dziwić, patrząc na niektóre kraje obecnie, jak to wygląda, że to nie jest tak, że jest jakaś dyktatura i tam w ogóle wszystko jest kontrolowane przez państwo, bo wszystko nie jest kontrolowane przez państwo, po prostu jest tak, że ludzie czasami, którzy są słabo poinformowani, słabo wyedukowani, koniec końców wybiorą taką alternatywę, ponieważ no, skąd mają wiedzieć inaczej? No i nie można też wtedy robić coś takiego, że winą można tylko obarczyć rządzących, bo jednak w krajach demokratycznych to demokratycznie ludzie dochodzą do władzy. Ale już koniec z tym, bo powiem się, że powiem coś dalej i będzie Shadowban. Więc póki co tyle. No, dyskusje zawsze z tymi alternatywnymi, co by było gdyby, zawsze są trudne, bo trzeba się wcielić wtedy w takie umysły takich osób, co by się samemu robiło. Czasami jest coś takiego, że po prostu z czasem łatwiej powiedzieć coś. No i człowiek łatwo mu powiedzieć, że takie, że a, by czegoś takiego nie zrobił. Okej. Co? Co się... Czyżby... O! Chyba obalili chyba tych totalnie takich radykałów, czy nie? Znaczy się zmienili i już nie ma tam tych radykałów. Okej, co my musimy zrobić? Bury chapters? Okej, musimy to zrobić, czyli i tak musieliśmy to zrobić. Okej, co tutaj mamy? Tutaj możemy dalej to robić, więc bardzo chętnie. Tutaj mamy dosyć duże poparcie. Let me meet the king. King's High Society. Dobra, pójdźmy. Ale ile mamy? Oprócz tego, że już tego nie mamy, to tam nadal się coś pokazuje, ok. Możemy tutaj sobie porobić rzeczy, więc może się uda nam Foreign Relations porobić. Mhm. Ok. Russian walks out. Ok, czyli się nie zgadzają z nami. Smutne. Okej, ale za to Francuzi się zgodzili. Jak tam Grecy, nasi super znajomi, super jesteście, hej, hej. Jak tam?
Możemy się zgodzić na to. Dobra. I. O, i się zakończyło. I zobaczmy, co tam z Serbią będzie. No, możemy się zgodzić na pewne ustępstwo. No, możemy, możemy. Okej. Antytanki zacznę robić, ale nie wydaje mi się, żebym w ogóle kiedykolwiek je wykorzystał w trakcie wojny, więc będziemy musieli zobaczyć. Oraz widzę, że tutaj już jest wybór, więc nie wiem, dlaczego musieliśmy tutaj wybierać, jeżeli już wybraliśmy coś innego. Trochę takie... Nie wiem dlaczego. Dobra. W takim razie... Tak naprawdę będziemy mogli sobie tutaj wybierać... Nie wiem dlaczego. Nadal się zastanawiam nad tym, nie wiem po co. Okej, okay. Zaczniemy produkować może z Mountaineers, bo bardzo mi się by przydali na wojnę jakieś dywizje specjalne. Tutaj możemy teraz rozdzielić też fabryki. Tak naprawdę mam już 100%. Nabiliśmy sobie, więc nie musimy aż tak bardzo już w to iść. Udało mi się, że w kilka chwil po prostu nabiliśmy sobie 100% stabilności i już nie musimy robić. Okej, okay, więc tak, możemy kontynuować naszą reformę. Albo pójść na kompromis. Pytanie jest takie... Tutaj dostaniemy ropę. Tutaj fabryczki, fajne by było. Co i to będzie mieć tak pomiędzy? No zastanawiam się. Dobra, może będziemy kontynuować reformę. Okej, okay. A w międzyczasie możemy już tutaj zacząć rozstawiać swoich Army Breakthrough. Tak, wydaje mi się, że to jest dobry plan. Ponieważ w przyszłości oczywiście będziemy tutaj walczyć. Oraz widzę, że mamy kilka rodzajów dywizji. Nigdy nie cierpię, kiedy mamy kilka rodzajów dywizji. Okej. Course non-conformist. No. Dobra, możemy dalej sobie tutaj kontynuować. Póki co, no, normalne rzeczy. Przygotowanie się pod wojnę, inne takie. Pytanie jest takie, czy ja dobre dywizje kupuję? Okej, okay. To już chyba są dobre dywizje. Wy w templeciku macie takie coś, a wy nie macie artylerii. Okej, okay, to jest ważna różnica. W to pójdźmy. A póki co no, musimy gospodarczo się rozwinąć. Jak sami widzicie, też będziemy musieli przekraczać rzekę, więc to nie będzie naj... milsza rzecz na świecie. Dobra, zwiększymy pobór od razu. Oraz widzę, że Ukraina się właśnie wyzwoliła. No to można mieć problem, bo wolna Ukraina to będzie... będzie chciała nas atakować. Okej, okay. Tutaj już w sumie mamy wystarczająco dużo. Tutaj możemy coś porobić. Urban Rural Society. Myślę, że Connecting Countryside jest lepsze. Bo wtedy Construction Speed aż tak bardzo nam nie jest potrzebny. Manpower koniec końców. Okej, okay, Offensive Doctrine.
już trochę sobie porobimy. Woli też sobie nabijamy punkcików. I wydaje mi się, że Army Speed będzie dobry pomysłem. No jak zwykle tutaj sobie dajemy te dwa. Okej. Tutaj dwa z nich. Dobra. Tutaj król może się pokazywać. Nie będziemy aż tacy niemili dla króla. Okej. No i tych czterech mountainersów na pewno się przydają. Przydadzą w przyszłości. Okej. Tutaj trochę fabryk cywilnych się przyda. Możemy już w sumie na agencję nawet robić. Przyda się nam agencja, szczerze powiem. Okej. Nobody lives here. Okej. Dobra, czy coś tutaj mamy? Też jakiś gościu, no tego to zbytnio nie będzie. To może być, kto to jest? A, to jest akurat nasz główny dowódca, tylko ma, nie, to jest ten, tylko jakiś dziwny portret ma. Okej, Foster Romanian Industry. Z jednej strony to jest dużo tego. O, bardziej mi się przydałoby mieć już fabryki zamiast mieć więcej slotów na nie. Czasami te wybory są takie typu miej rzecz A, miej rzecz B, które w ogóle są bardzo różne, więc rzeczy pomiędzy tymi to jest czasami, czy mi jest akurat potrzebne to w tym momencie. Bo w przyszłości może tamto by się przydało, ale w tym momencie najbardziej przydatne są mieć już fabryki gotowe. Okej, dawajcie tutaj. To co na pewno by się przydało, to już trochę odbić nasze dywizje z jakimiś rzeczami. No nie, coś tam król powiedział. I może jakieś ulepszenie też by się przydało, żebyśmy już zaczęli tutaj naszych wrogów obserwować. Okej. Więc możemy zakończyć, mieć kończoną właśnie reformę rolnictwa. I co tutaj mamy? Transylwania. Potrzebujemy do Brudży. I Węgry muszą być w trakcie wojny. Nie jestem pewien, czy będą, ale mogą być. Dobra, na pewno musimy poczekać na kolejną wojnę bałkańską, co może trochę potrwać, niestety. Ale czasami trzeba poczekać. Na czasami trzeba. Okej. Tutaj zaczynamy nasze zabawy z szpiegami. No na pewno tutaj będziemy potrzebowali, okej. No tak, zgadzamy się, tak. Zgadzamy się do paktu belgradzkiego. Tak, to wcale nie jest tak, że cały nasz gameplay na tym polega. Dobra, ale ja na tym będę kończyć. Jeżeli wam się spodobało, o, Węgry są w wojnie. Jeżeli wam się spodobało, zostawcie kciuka w górę, miły komentarz, subskrypcję, pozdrawiam, Trehol. No to, cześć.